minioną niedzielę 24 września rolnicy gminy Lubawka obchodzili swoje święto. Dożynki 95 przebiegały pod hasłem „Ziemia jest skarbem całego narodu”. Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji z tej uroczystości. Historia pracy.
gospodarzami, czyli jak to przystało na dożynki, starostami dożynek, dzisiaj jest pani Stanisława Ryż i pan Henryk Duda. Pani Stanisława Ryż gospodaruje wraz z mężem Stanisławem na 18 hektarach. Prowadzą gospodarstwo specjalizujące się w hodowli trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Mają 7 macior i rocznie odchowują około 100 tuczników. Uprawiają podstawowe zboża z przeznaczeniem na potrzeby własnych zwierząt, dokupując tylko dodatki witaminowe. Państwo Ryż mają 2 dzieci i pewnych następców na przyszłość do prowadzenia gospodarstwa. Pan Henryk Duda gospodaruje wraz z żoną Małgorzatą na 23 hektarach. Prowadzą gospodarstwo specjalizujące się w produkcji mleka i żywca wołowego. Gospodarstwo jest prowadzone wzorowo od 14 lat. Osiągają wysokie plony w produkcji roślinnej dzięki wprowadzaniu nowych technologii upraw. W najbliższej przyszłości państwo Duda planują rozwinięcie agroturystyki w swoim gospodarstwie. A teraz bardzo proszę starostów o przekazanie chleba władzy miasta, czyli burmistrzowi, panu magistrowi Jerzemu Kormanowi. Pani i panie starosto, szanowni zebrani, powtórzę głośno, co powiedziałem przed chwilą, że ten symboliczny bochen chleba staram się podzielić tak, aby przynajmniej okruszyna starczyła dla każdego i aby nikt przez najbliższe miesiące do następnych zbiorów nie był głodny. Z państwem podzielą się chlebem. Zespół Zgoda z Chełmska Śląskiego pod kierownictwem pani Danuty Suchwałko zaśpiewa pieśń, która będzie tematycznie związana z dożynkami. Także bardzo proszę starostów, chleb jest przygotowany, pokrojony, a zespół Zgoda zaśpiewa pieśń. Burmistrz chce coś powiedzieć o tej. Jeszcze jedno uzupełnienie. Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kamiennej Górze delegował panią Krystynę Fiodoruk na dzisiejsze dożynki. Serdecznie panią witam. Nie.
nawet przygotowanie. Zagrają ci.